się zrobi i na ile tutaj prawnicy pozwolą. Że tak powiem, podpowiedzą nam, że możemy na jakiś ustępstwa iść. Czyli zależy nam na tym, żeby kogoś zniszczyć. Tak. Tylko żeby po prostu on to jak najszybciej zrobił. Czyli jest możliwe, że on tą karę jakby uniknie tej kary, tak? No bo może ważne byłoby, żeby ten człowiek o tym wiedział, że jak się spręży w ciągu tych 2 tygodni, jak mówi tu pan Sał, tak? To, że no, skoro były jakieś uchybienia, nie z jego, nie z jego winy, to może trzeba mu dać trochę otuchy właśnie. Czy one były na tyle istotne, to trudno powiedzieć, nie? Bo... No tak, no to tylko potem, jeśli sprawa dojdzie do sądu, a podejrzewam, że taki może być winą, no to sąd może inaczej patrzeć. No więc dlatego ja też nie wykluczam, że na zasadzie ugody odpuścimy to, ale to wszystko wymaga konsultacji z prawnikami, ja nie chciałbym dzisiaj... wiążąco odpowiadać. Nie? Ja nie oczekuję takiej odpowiedzi. Mi chodzi o to, że może warto byłoby z nim porozmawiać. Z strony jest na pewno nam przede wszystkim zależy na tym, żeby skończyć. Żeby on to skończył, żeby oni wzięli to finansowe, rozliczyli, wzięli to finansowanie i żeby nikt nie był skrzywdzony. Nie? Ale dlatego też obowiązują nas... Rozumiem, zasady. Dlatego mówię tylko, może warto byłoby mu jak najszybciej dać to do zrozumienia. Ale to my rozmawiamy. No to dobrze, cieszę się. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania co do przedstawionej informacji pana burmistrza? Nie widzę, przystępujemy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. Tu chciałbym jeszcze raz nadmienić, że pan Włodek Szafra złożył interpelację, zapytanie. Pan burmistrz przeczytał całe, udzielił odpowiedzi dla pana radnego Włodka Szafrana. Także czy są jeszcze jakieś zapytania i interpelacje do pana burmistrza? Proszę bardzo, pan Włodek. Czyli ja pisemnej odpowiedzi mam nie oczekiwać, tak? Nadal będzie... Nie, no na zapytanie nie ma takiej potrzeby. No wydaje mi się, że odpowiedziałem panu. Tutaj nie wymaga to jakiejś analizy, ani przedstawiania jakichkolwiek dowodów na dzień dzisiejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udzieliłem panu odpowiedzi na zapytanie zgodnie ze statutem. Mogę następne pytanie? Tak, proszę bardzo. Wczoraj żeśmy, no mam nadzieję, że żeśmy ustalili, że na dzisiaj będzie przygotowana pisemna informacja o zaległych, że tak powiem, wymaganiach czy płatnościach od bioetanolu i tak dalej. Mamy to zrobione? Tak, znaczy takiego ustalenia nie było. To pan złożył wniosek, chociaż nie było tego porządku. Ale ja nie słyszałem sprzeciwu. Jeszcze raz podkreślam, chociaż nie było tego porządku, więc... mamy tu przygotowaną informację i możemy panu udzielić. A czy ja mogę to na piśmie dostać? Myślę, że chyba nie będzie żadnych problemów. To cieszę się bardzo. Mogę jeszcze jedno pytanie? To rozumiem, że... Tak, to my, ja myślę, że pan burmistrz mi to, że to pan burmistrz mi to na kartce da, tak? Panie burmistrzu, czy to prawda, bo mieszkańcy Ściennego zgłaszają mi... nasi wyborcy oczywiście, nie? Zgłaszają problem. Podobno od października ma nie jeździć autobus, ten busik przez Ścienne. Jest to prawda? Wie pan coś o tym? To znaczy się, nie wiem, syn mi coś o tym wczoraj wspominał. Spróbuję się skontaktować z panem Fedorczakiem i spytać. Nie wiem. Ja takiej informacji nie mam. No bo panie burmistrzu, to oczywiście ten problem transportu przez wieś to dotyczy ludzi starszych, bo już na ten temat tutaj było wielokrotnie mówione, że młody wsiądzie w samochód i pojedzie, a starsi jednak, jeżeli by to okazało się prawdą, panie burmistrzu, to nasi wyborcy za moim pośrednictwem proszą pana, aby pan podjął interwencję w tej sprawie, jednak żeby ten autobus jeździł. Prośbę przekazał mi syn właśnie tak, że lubi mieszkańców, bo informował mnie, że takie głosy są. I ja o tym wiem i na pewno zasięgnę wiedzy na ten temat. U źródła się u pana Fedorczaka. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zapytania, informacje, interpelacje do pana burmistrza? Nie widzę. Przystępujemy obecnie do punktu 5. Informacja z wykonania budżetu gminy Isko za pierwsze półrocze 2012 roku. Prosiłbym pana burmistrza o omówienie skutkowo informacja do siebie. Wymieniona była omawiana na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, jednak proszę jeszcze raz o omówienie. Pozwólcie państwo, że będę siedział, bo czyli tak, budżet na rok 2012 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej 29 grudnia
projekcie dochody ustalone zostały na kwotę 10 444 384 zł. Proszę o dochody. W tym dochody bieżące na kwotę 9 430 672 zł i dochody majątkowe na kwotę 1 013 711 zł. Wydatki natomiast uchwalono na kwotę 10 650 509 zł, w tym wydatki bieżące 9 429 086 zł i wydatki majątkowe na kwotę 1 221 423 zł. Uchwalono planowany deficyt budżetu w wysokości 206 124 zł, który miał być pokryty w zasięgu. Przychody budżetu na stronę 432 384 zł, z tym wzrośnie to, co miało być kredyty. Natomiast dodatkowe budżetu na kwotę 228 260 wkłada pożyczki do wysług Funduszu Ochrony Środowiska właśnie w tej całej kwocie. W ciągu tego pół roku Rada Miejska przyjęła 3 uchwały zmieniające budżet oraz zostało wydane zmiany ustawy budżetowej na 10 czerwca przedstawia się następująco. Plan po stronie dochodów to jest 10 817 980 zł, w tym dochody bieżące 9 634 zł, dochody majątkowe 1 187 475 zł. Po stronie wydatków plan został ustalony na kwotę 10 871 622 zł, w tym wydatki bieżące 9 621 753 zł, a majątkowe 1 249 688 zł. Planowany deficyt został zmniejszony do kwoty 53 602 zł i ma zostać finansowany z kredytu. Planowane wydatki przychody ustalono na kwotę 423 456 zł, a planowane rozchody na kwotę 4 914 zł, i pokrycie przychodu z kredytu. Natomiast rozchody to jest wpłata Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 226 260 i rozpada pożyczki na wyprzedzające finansowanie to było wodociągu Warszawa, któreśmy otrzymali do finansowania właśnie z Funduszu Środków Europejskich w kwocie 143 400 zł. Realizacja dochodów budżetowych. Planowany budżet na kwotę 10 817 980 zł wykonano w kwocie 5 064 784 zł, co stanowi 46,82% planu. Dochody bieżące zostały wykonane na plan 9 630 504 zł na kwocie 4 862 727 zł, to jest 50% i 18%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane na plan 1 187 475 000, w kwocie 232 057 zł, to jest 19,54%. To wiąże się z tym, że główne planowane dochody majątkowe to jest dofinansowanie świetlicy oraz mieszkań w ciemniku. I to zrealizowane będzie w miesiącu listopadzie lub grudniu. To byłoby ogólne co do dochodów. Realizacja wydatków budżetu. Na planowaną kwotę 10 871 622 zł wykonano 4 615 175 zł, to jest 42%
45 planu. Z tego wydatki bieżące na plan 9 621 753, wykonano w kwocie 4 516 264, to jest 46,54% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 1 249 wykonano 1 249 868 złotych, wykonano w kwocie 98 911. To się wiąże także z tym, że te wydatki będą realizowane przede wszystkim z chwilą zapłaty za mieszkania i za świetlicę, w Wnuku, także kota w Siemniku, dlatego to wykonanie jest tylko na tym poziomie 8%, ponieważ wiąże się to za tych inwestycji, które nie zostały jeszcze zakończone. I wykonane dochody budżetu w kwocie 5 064 784 zł są większe od wykonanych wydatków, kwoty, które są w kwocie 4 615 175 złotych. Wykonana została nadwyżka budżetowa, która wyniosła kwotę 469 609 zł. W zasadzie to są takie ogólne liczby dotyczące budżetu. Szczegółowo macie Państwo zawarte, szczegółowo są zawarte tutaj w tabelach. Jest także istotna chyba informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej, która potwierdza te prawidłowość obliczeń wykonanych przez panią skarbnik w sprawozdaniach budżetowych. I także jest to informacja na temat zadłużenia, które na dzień 6 czerwca według Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanie zobowiązań na dzień 6 czerwca wynika, że zadłużenie gminy wynosi 2 201 463 zł, co stanowi 18,6%. No to jest analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ponieważ zadłużenie nie może przekroczyć 60% dochodu budżetu planowanego w danym roku. I praktycznie miałbym tyle, także oczekujemy panu skarbnik na wszystkie pytania Państwa. W tym też już część informacji była udzielana na posiedzeniu. Czy Państwo radni mają pytania co do przedstawienia informacji w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze? Proszę. No pytań nie mamy, ale opozycja ma opinię, nie wiem jak to traktować. Ale pytanie. Nie widzę żadnych pytań. A czy Państwo radni chcą, żeby znowu czytać opinię uchwały Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie? Proszę bardzo. Znaczy ja zgłaszam wniosek, żeby nie odczytać tej opinii, ponieważ wczoraj na posiedzeniu całości była odczytana i wnioskuję tam dzisiaj nie odczytywać ponownie, kiedy będzie mówił, ale nie ma sensu. Także z pana formalnym wniosek. Kto jest Państwa radny za wnioskiem formalnym pana radnego Jerzego Kościelnego o nieodczytywanie uchwały składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji burmistrza miasta w przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że opinia będzie odczytywana. Oczywiście panie Wojtku, proszę bardzo, jeśli pan chce zabrać głos w sprawie. No tak, bo ja myślałem, że no pytanie to jest pytanie, a ja natomiast nie potrzebuję zadawać pytań, bo ja wszystkie te tabelki, co tam są, powiem nieskromnie, rozumiem, tak? Ja nie muszę tam o nic dopytywać, ale a być może tylko ja z wygłoszeniem swojej opinii, to chciałbym poczekać, aż opinię może wygłosi największy klub Ińskiego Forum Samorządowego. Wy nie macie nic do powiedzenia o tym. Jaką macie opinię o tym budżecie, o wykonaniu budżetu? Opinia wczoraj była wyrażona, chciałbym nadmienić, że na wspólnym posiedzeniu wczorajszej komisji
komisje wspólnie wypracowały pozytywną opinię, także opinia jest pozytywna. Także ja tej opinii nie będę podważał, a ja mówię, no to jeden głos, ja mówię, wstrzymałem. A jeśli forum samorządowe jest zadowolone z tego wykonania budżetu, jak panie, to tam jest? Panie Głosku, nie do mnie pytanie, to nie do mnie pytanie i nie wtyczę, czy pan chce zabrać głos w sprawie tej informacji. Udzielam panu głosu, jeśli pan chce zabrać głos, no proszę bardzo. Jeśli pan jest niezadowolony, to proszę powiedzieć. Panie przewodniczący, to trochę jest mi niezręcznie, ponieważ no istnieje forum samorządowe, liczy 13 radnych, opozycja skromna, tylko dwóch i tak, żeby ja nie pcham się na przed orkiestrę, tak? No najpierw chciałbym poczekać w kolejce, no opozycja dwie osoby zawsze na końcu, tak? No. A jeżeli wy nie macie nic do powiedzenia, to cóż my we dwóch możemy na ten temat mówić, panie przewodniczący? No tak jest, ale z całej sprawy opozycji, jak pan chce coś powiedzieć, to pan mówi, no jeżeli pan nie zabiera głosu. No jeżeli 13 radnych nie ma nic do powiedzenia, nie ma żadnej opinii na temat wykonania budżetu, to tak jak powtórzam jeszcze podaję. Ale przytoczyłem, że wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji jeden radny z komisji wstrzymał się od głosu, wszyscy radni byli za pozytywną opinią. I to jest po prostu no, wyrażenie opinii. Będę tej opinii dublować. I jeszcze raz się pytam, jeśli chce pan zabrać głos, nie będę panu przecież nie zezwalał, może pan... Krótko mówiąc, panie przewodniczący, Instytut Forum Samorządowe wyraziło swoją opinię wczoraj na komisjach, podnosząc rękę za. I to jest taka wasza cała opinia. No dobra, dziękuję bardzo. W takim razie dziękuję. Ja... Dziękuję. Ogłaszam 10-minutową. W 23. sesji Rady Miejskiej Witam. Obecnie przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie a ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie wody. Chciałbym państwu radnym nadmienić, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisję rozwoju gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Tutaj na wniosek pana radnego Wojtka Szaplana został zmieniony paragraf pierwszy, w którym brzmi ustalać stawki za zbiorowe zaopatrzenie wodę z wodociągu Storkowo-Waliszewo na następujący sposób. Także jest to poprawione na wniosek tutaj pana radnego. Czy państwo radni mają jakieś pytania, uwagi co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Kto jest państwa radnych za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska 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 uchwała do sprawy. Przystępujemy obecnie do podpunktu B. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany przerwy zmiany budżetu na 2012 rok. W dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały był omawiany, ale tutaj weszły jeszcze warunki zmiany. To prosiłbym może tutaj o... Otrzymaliśmy 177 zł dofinansowania Urzędu Wojewódzkiego, bo organizowaliśmy tę komisję do awansu zawodowego nauczycieli, tylko nie uczestników. Myśmy wypłacili ze swoich środków, a dostaliśmy dofinansowanie w związku z tym. Wczoraj dokładnie informacje z Urzędu Wojewódzkiego, że zwrócili nam jak gdyby koszty wypłaconych pieniędzy dla członków komisji. Dziękuję. Czy państwo mają pytania lub jakieś uwagi co do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok? Nie widzę. Poddałem pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
Kto jest Państwa radnym za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska Gminy podjęła uchwałę w wyrażonej sprawie. Przystępujemy obecnie do podpunktu C. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Przy jednym głosie wstrzymującym się, czy Państwo radni mają jakieś uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Poddałem pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Kto jest Państwa radny za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Ja jestem za. Przepraszam, nie zamyśliłem się. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wyżej umiała uchwała. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska Gminy podjęła uchwałę w wyżej wymienionej sprawie. Jednogłośnie. Przystępujemy obecnie do podpunktu D. Podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego reorganizacji posterunków Policji Gminy. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. W wczorajszym Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy Państwo radni mają uwagi, pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Jasny. Wczoraj niestety nie było, ale ja tą sytuację znam z rozmów z policjantami, także jestem co nieco zorientowany i tak się zastanawiam, czy warto jest tak z góry na dzień dobry sprzeciwiać się, czy nie lepiej prowadzić z nimi na początku jakiś dialog. Ja akurat jestem dzisiaj przeciwny tej uchwale, bo myślę sobie, że ten nasz sprzeciw to oni sobie między bajki i tak włożą, a wydaje mi się, że w związku z tym, że no, żyjemy teraz w takim świecie, że wszystko się zmienia i zaprzeczanie wszystkiemu tak bez dyskusji chyba i tak do niczego nie prowadzi. Oni i tak zrobią to, co będą chcieli zrobić. Bo wiem, że takie mają stanowisko. Dlatego uważam, że nie powinniśmy tej uchwały w ogóle podejmować dzisiaj, a powinniśmy raczej zacząć jakiś dialog z policją prowadzić, bo myślę, że można tę sprawę załatwić lepiej i to właściwie z korzyścią dla naszej gminy. Dialog prowadzimy, jestem umówiony z panem komendantem, ale tak jak komendant powiedział, to komendant powiedział, to nie od niego zależy, ani nawet od komendanta wojewódzkiego. No właśnie tym mówię. I w związku z tym uważam, że uchwałę należy podjąć, żeby był sygnał, że po tym ludzie zabadają w Warszawie na temat reorganizacji. I żeby był sygnał, że no, jesteśmy zaniepokojeni jednak taką reorganizacją, która polega na tym, że posterunki są likwidowane. Także uważam, że no, w tym wypadku akurat jest celowe podjęcie. Żeby wiedzieli, że się dzieje. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że przybierze się CPN do Orlen do likwidacji CPN. Tam akurat żadne nasze protesty nic nie pomogą. Prywatna firma. Rozmawiałem z dyrektorem, to nie mogę też powiedzieć, rozmawiałem z dyrektorem. Na Pomorskiej, Zachodniopomorskiej. Mówił, że złożył wniosek o 2 miliony na remont stacji. Zarząd się nie zgodził. Takich stacji jest więcej. Zarząd się po prostu nie zgodził. I tyle. Oni natomiast złożyli wniosek o przesunięcie terminu, ale wczoraj się wypowiadał wicepremier Pawlak na ten temat. Takich stacji jest w koncernie chyba 100 i prywatnych jeszcze chyba 500. Które nie spełniają, no już mieli raz przedłużany termin, także trudno powiedzieć, czy przedłużą. Oni do któregoś tam do końca grudnia, które mają tak już warunkowo dopuszczalną ważność urządzeń, to chodzi głównie o te zbiorniki. Ale ja tak przy okazji mówię, że w przypadku tutaj tam właśnie likwidacji stacji, to my tam niewiele możemy wspierać, bo to jest biznes prywatny i tyle, jak to się zamkną i nic nie zrobimy. Natomiast tutaj to jest finansowane z budżetu państwa, decyzje zapadają, często są to decyzje polityczne, zapadają czy w ministerstwie, czy nawet na komisjach sejmowych i w związku z tym wydaje mi się, że głos powinien mać. Tak jak w przypadku poczty, bo mówię, w przypadku stacji benzynowej to jest prywatny biznes, my możemy protestować ile chcemy,
jak im się nie będzie opłacać, to po prostu nie będą takiej działalności prowadzić. Aż ktoś się znajdzie, komu się będzie opłacać i otworzy gdzie indziej, bo próżni pewno nie będzie, ale przez jakiś czas kłopot będzie. Chyba, że Ministerstwo Gospodarki uzna, że jednak dostępność do stacji benzynowej i tak dalej jest tutaj ważniejsza i przedłużą. Bo wczoraj premier Pawlak tak jednoznacznie się nie wypowiedział. Ludzie i tak jednoznacznie zobaczą. Ale tutaj uważam, że powinniśmy przede wszystkim politykę. Ja tak też chciałbym nadmienić, że jednak mówię tą uchwałę, co pan mówi, że nadmienił co do Poczty Polskiej utrzymania naszej placówki i zakomunikowanie tego, że się z tym nie zgadzamy, nie tylko my, ale w wielu regionach Polski te małe placówki miały być likwidowane, na dzień dzisiejszy jednak one zostały otrzymane. Ja mówię, sygnał od nas idący, ale to jest nie tylko od nas, ale właśnie z tych wszystkich miejscowości, z tego co wiem, w Dolicach już bardzo wcześnie sygnalizowali o właśnie też zachowaniu tego punktu posterunku, żeby było na takich zasadach jak w wielu miejscowościach. I tak jak pan burmistrz mówi, i komendant wczoraj mówił, może się minister zmienić, może się polityka zmienić, może wszystko zostanie tak jak jest, lub po prostu faktycznie tak jak pan tutaj radny mówi, nie zatrzymamy tego procesu zmiany, jak to ale sygnał powinien pójść. Także to jest finansowane z podatku, czyli z naszych podatków płaconych przez wszystkich podatników i mamy prawo się tutaj powiedzieć, że nie. Także poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego reorganizacji posterunku Policji w Mińsku. Kto jest państwa radnych za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mińsku podjęła uchwałę Rady Miejskiej w Mińsku Przystępujemy do punktu 8. Wolne wnioski. Proszę bardzo, zadawanie wolnych wniosków do pana. Proszę bardzo, panie przewodniczący, ja mam tylko jeden wniosek, w zasadzie chciałbym się z państwem podzielić radosną nowiną. Panowie radni, panowie burmistrzowie, podpowiadam, przypominam i podpowiadam w zasadzie, że szykują się zmiany we finansowaniu z Katynówek. Jest obecnie 30%, ale Rada Ministrów przygotowuje się do rozporządzenia, w którym ma przywrócić te 50%, które być. Dlatego też, panie burmistrzu, panie burmistrzu, proszę, żeby właśnie pan to przemyślał i być może w porozumieniu ze starostą stargardzkim da się coś zrobić z drogą wściennym. Bo to oczywiście dotyczyć będzie dróg i gminnych, i powiatowych, tak? No jak jeżeli ten program wróci, to na 13 rok to już jest niemożliwe, na 14 wtedy byśmy się przymierzyli. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy są jeszcze... Oczywiście, o ile powiat będzie zainteresowany, bo to głównie jednak powiat jest właścicielem tej drogi, zarządcy. Proszę bardzo, panie radny. Ja mam jeden wniosek też tylko, bardzo konkretny. Pan burmistrz z pewnością wie, bo pan burmistrz lubi chodzić na spacery długie, między innymi promenadą, prawda? I pan sobie burmistrz może przypomina, tam jest taki obelisk z krzyżem. I on jest tam zabrudzony, ktoś sobie zrobił żart i sprayem go pomalował. No nie było w tych dniach. Z boku. Znaczy to już jest dłuższy czas. Czerwonym, jeśli się w tej chwili nie mylę, sprayem. To są jakieś tam bohomazy, nie wiem, czy to cośkolwiek miało znaczyć, czy to tylko jest jakiś wygłup. I no chodziłoby mi o to, żeby to jednak jakoś doprowadzić do porządku, bo jakby nie patrzą, jednak w stawianiu tego obelisku brała też udział gmina nasza i myślę, że powinniśmy o to zadbać, żeby to wyglądało, bo jest to jednak miejsce pamięci. I tu bym prosił, żeby... To nie jest dużo, tam myślę, że trzeba by było trochę rozpuszczalnika czy czegoś, szmatkę porządną i to jest dosłownie na godzinę, może dwie roboty. Także taki wniosek. Jeśli można. I jeśli jeszcze można, panie przewodniczący, bo akurat jak ja chwilę teraz wyszedłem, to pan już zaczął o tej uchwale z wodą, a ja chciałem zapytać, jak będzie wyglądało fizycznie obsługa tego, tej całej inwestycji, no bo wiadomo, że PUWiS tego nie może robić, czyli będzie to robiła gmina, będzie to robił pracownik, będzie wystawiał faktury i tak dalej, tak? Nie będzie to robił pracownik PUWiS. Czyli będzie to przekazane w użyczenie? Nie, nie będzie świadczył dla nas usługę. W tym sensie, że my będziemy płacić za jak będziemy kupować wodę od nich. Aha.
I faktury też będzie wystawiał powiedz? To będzie gmina. A gmina będzie wystawiał. Gmina też będzie odczytywać. Nie, nie, nie. Pracownik powinien tu odczytać. Rozumiem. Ja tam 7 ujęć, 7 liczników, także w ramach współpracy oni to zrobią. Aha, dobrej współpracy. Dobrze, dziękuję i przepraszam raz jeszcze, że to się spóźniłem troszeczkę. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Punkt 9 komunikaty informacji, nic nie wpłynęło, także nie ma żadnej. I punkt 10 zakończenie obrad, zamykam. Dziękuję Państwu za uwagę.